Będzie bardzo ciekawa kadencja. Te 4 lata będą oczywiście nie za bardzo łatwe. Mamy teraz 6 frakcji, 7 partii w tym parlamencie. Mamy jedną partię, co znowu weszła do Bundestagu, znaczy FDP, i jedna całkowicie nowa partia, tak zwana alternatywa dla Niemiec. Także będzie bardzo ciekawo. Teraz będzie ciekawo, jaka koalicja będzie, żeby nowy rząd zainstalować. Także dużo pracy jest. Jak powinni się parlamentarzyści obchodzić z tą nową partią AfD, bardzo kontrowersyjną? Czy powinno się z nimi współpracować, czy powinno się bojkotować, powinno się rozmawiać? Ja nie sądzę, że powinniśmy bojkotować, ale też nie musimy współpracować. Ja sądzę, że musimy tą partię AfD tak traktować, jak każda inna partia jest traktowana w tym parlamencie, ale to nie znaczy, że my będziemy współpracować, bo to, co AfD chce, my tego nie popieramy. Tak samo jak my nie współpracujemy, nie popieramy tego, co komuniści, znana partia Die Linke chce. Dla mnie politycznie nie ma żadnego kontaktu do AfD albo do Die Linke, ale trzeba traktować te partie oczywiście tak, jak w demokracji się nauczyliśmy, że traktujemy się w porządku. To jest największy Bundestag w historii, 709 deputowanych. Czy dla wszystkich starczyło miejsca na sali? No oczywiście, administracja Bundestagu jest bardzo dobra, wszystko było bardzo dobrze przygotowane dzisiaj, także jest wystarczająco miejsca, każdy ma swoje miejsce, ale oczywiście możemy o tym porozmawiać, czy może w przyszłości będzie Bundestag może trochę mniejszy, ale ważne jest teraz, że ludzie wybrali wszystkich tych posłów i teraz musimy pracować. Редактор